Punkt 6a, numer 5, oddaję głos. Szanowni Państwo, tutaj jest ustalenie warunków zabudowy przy ulicy Darka. To jest temat, który się niejako wiąże. Jak to powiedzieć, inwestycja ta, o której tak długo rozmawialiśmy, to jest po lewej stronie, po prawej, po zachodniej jest planowana inwestycja. W zeszłym roku daliśmy negatywnie dla jednego budynku, który miał powstać na tejże działce, z dostępem do ulicy Danka i wyjazdem na ulicę Sudu. Teraz inwestor zmienił koncepcję, będą to dwa budynki. One niczym nie odbiegają od sąsiedniej zabudowy, natomiast komunikacyjnie dalej mamy problem, bo ruch z tych dwóch nowych bloków jest ulicą Danka do Sudołu. Ulica Danka, jak Państwo znacie lub nie, zapraszam na nią, jest w ogóle nie nadająca się do przyjęcia jakiegokolwiek ruchu. To są dwa pięciokondygnacyjne budynki, dosyć duże gabarytowo, także komisja tutaj, jeśli chodzi o tą WZ-kę ponowną na tą działkę, negatywnie opiniuje projekt dwóch budynków mieszkalnych z dostępem do ulicy Danka, wyjazdem nad ulicę Sudu. Projekt, który my dostaliśmy, nie zakłada tej przebudowy ulicy Danka, bo tą przebudowę zakłada projekt wcześniejszy, który już ktoś opracowywał. Czyli włączenie do ruchu tej inwestycji, o której teraz rozmawiamy, ma nastąpić do ulicy Danka, tej, jaka jest obecnie, czyli nie wiem, Dominika może dodać, jak ulica Danka wygląda. No, nijak. Bardzo ładnie. Czy ona jest kierunkowa, natomiast tak naprawdę jest jednokierunkowa, ponieważ są zaparkowane samochody po bokach, więc tak czy siak. I teraz musimy sobie uświadomić, że kolejne budynki, które powstaną na terenach prywatnych, bo takie te tereny są, spowodują jeszcze pogorszenie warunków obecnie istniejących w tymże terenie. Także komisja tutaj jednogłośnie negatywnie opiniuje projekt WZ-ki. Zanim Państwu oddam głos, to chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ktoś z Was był na ulicy Słomczyckiego, ale generalnie jakbyśmy mieli ruch tutaj dwukierunkowy w tej inwestycji, którą głosowaliśmy przed chwilą, albo dojazd do tej inwestycji od ulicy nad Sudołem, oraz gdy Wydział Architektury z całej swojej mądrości wyda pozwolenie na tą wyrzeczkę, o której Tomek teraz mówił, to będziemy mieli taką samą sytuację na ulicy Słomczyckiego, że są droga dwukierunkowa, tylko że jeden pas to jest parking, a drugi to jest 500 metrów jednego pasa. Jak chce się wyjechać, trzeba wysłać kogoś na koniec ulicy, czy można jechać. Centralnie tak widziałem właśnie takie obrazy. To jest szok dosłownie. No i na szczęście Danka jest trochę krótsza, to może ktoś zauważy. Niekoniecznie. Znaczy poddaję pod głosowanie ten. Nie, otwieram dyskusję. Są jakieś pytania? Nie. Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie ten projekt. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Negatywnie. Taka była propozycja. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do druku numer.